mamy jeszcze jeden punkt. To jest też podobna sytuacja, w odmowie do uchwalenia zmiana uchwały nr 63/912 Rady Miasta z dnia 2012 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami. Tutaj prezydenta Miasta Krakowa, to numer 1149, generuje pani dyrektora numer 6. Zapraszam. Zastępcy pani dyrektor. Wojska Gruzińska, pracownik biura skarbnika. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Krakowa jest związana z koniecznością dokonania zmian w planie wydatków na wydane przedsięwzięcia, co stanowi wymóg artykułu 231 ustawy o finansach publicznych. W wyniku wprowadzonych zmian w ramach budżetowym zmienia się kwota dochodów i wydatków, natomiast wielkość deficytu nie ulega zmianie. Zwiększenie wydatków bieżących w latach 2013-2015 wynika ze zwiększenia planu wydatków o zadania realizowane z udziałem środków bezzwrotnych. Jeżeli chodzi o zmiany na przedsięwzięciach, to dotyczą one przede wszystkim przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i jakich załącznych numer 3 ciężarowego projektu i polegają na wprowadzeniu przedsięwzięcia 1.32 w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Profesjonalna Kadra 3 z uwagi na pozyskanie środków bezzwrotnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w łącznej kwocie 570 zł w latach 2013-2015. Kolejna zmiana dotyczy przedsięwzięcia 1.26, też w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, pora na aktywność, okres realizacji 2013-2015. Zmiana związana jest z przesunięciem środków pomiędzy dysponentami tych środków w związku z uzyskaniem dodatkowych środków bezzwrotnych. Kolejna zmiana to zwiększenie limitu wydatków i limitu zobowiązań na przedsięwzięciu 2.29 pod nazwą umowy z podmiotami niepublicznymi zawierane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie. Autopoprawką prezydenta miasta Krakowa do druku 1149 wprowadza się również zmianę w załączniku nr 3 część B dotyczącą wprowadzenia zadania w zakresie wydatków bieżących pod nazwą wykonanie badań i prac geologicznych w okolicach Wzgórza Śródmieścia w Krakowie. Jest to zadanie realizowane z udziałem środków bezzwrotnych i zadanie znajduje się już w budżecie miasta Krakowa na 2013 rok. Autopoprawką dokonuje się również zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych, a więc załącznik nr 3 część A2 wieloletni plan przedsięwzięć, wieloletni plan inwestycji poprzez na przedsięwzięciu pod nazwą zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulicy Władzy poprzez zmianę na limicie wydatków i limicie zobowiązań. Dodatkowo w załączniku nr 3 część B dokonuje się korekty zgodnie z zaleceniami regionalnej izby obrachunkowych w Krakowie polegającej na usunięciu omyłkowo pokazanych kolumny z limitem zobowiązań na rok 2015. Druk wraz z autopoprawką uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani serdecznie. Proszę państwa, to została autopoprawka, została państwu doręczona 12 lutego i tu jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej do druku wraz z autopoprawką. Jest to pierwsze czytanie, zatem pytam, kto z państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę, zatem stwierdzam odbycie pierwszego czytania. W związku z tym, że jest prawidłowo złożony wniosek o odstąpienie od drugiego czytania, wyznaczam termin prowadzenia autopoprawek na godzinę 12.20 i ostateczny wyznaczenia poprawek na godzinę 12.30.